Buongiorno, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Pierwsze spojrzenie na poranny Neapol. Zupełnie inne wydanie niż to wieczorne, w zasadzie nocne. Ale tak samo miasto tętni życiem. A tutaj zapraszam na nasze włoskie śniadanie, proszę bardzo. Co ty tu przygotowałeś? No ja to nic. Tutaj jakieś bułeczki pyszne śniadaniowe. Takie, tak jest, różne smarowidła najróżniejsze. Tutaj nie wiem, obstawiam, że to może być tak granita, soczek. No, tak, to są takie włoskie, lokalne, tak, przysmaki. No, wszystko mamy podane na tacy, nic, tylko się po prostu bacząc nałożą. Właśnie teraz tutaj możemy... Dwa śniadanka i to łoże nie wytrzyma po tej pizzy wczorajszej, pierwszej. I tak tutaj jeszcze wam pokażę pokój w porannym wydaniu. Wszystko pięknie teraz widać. Nie no, jestem tak zachwycona i zauroczona tym klimatem tutaj. No i na zewnątrz czeka nas tyle do odkrycia. Także zbieramy siłę i lecimy na Neapol. Trochę pysznej kawy jeszcze zostało, więc warto dokończyć ją na balkonie. Mamy włoską kawę. A gdzie jest morze, Rafał? Morze? Rzeczywiście. Miasto żyje, nie? Wow. Przybij kawę się. Proszę Państwa, plan na dziś: Wezuwiusz i Pompeje. Zdecydowaliśmy, tak więc naszykowaliśmy się na wyprawę wielką, buty zabudowane. Widzicie ten obraz? Proszę Państwa. Tak. Ta jeszcze większą górę dzisiaj będziemy wchodzić. Jeszcze większą? Jeszcze większą. I ja Cię kręcę. Większą. To dobrze, że się odpowiednio przygotowaliśmy. I ta nie wybucha, a ta, co ta może. To wybucha, a tu są w ogóle zdjęcia. Ale nieczęsto, nieczęsto. Jak ona wybuchła. Właśnie, jak ona wybuchła. Jesteśmy chyba odpowiednio przygotowani. Pakujemy się do nerek, żeby wszystko mieć pod ręką. Tutaj moja kryjówka z razem wszystkim złodziejom teraz. Nie no, bardziej chodzi o taki patent, żeby dowód i kasę mieć tutaj przy sobie. Także jak ukradną to wszystko razem. Nie no, właśnie kasę rozkładamy po różnych miejscach, my się nią dzielimy i część zostawiamy. I niektóre dokumenty też zostawiamy, żeby po prostu nie było później problemów. Co tu mamy jeszcze? Sprzęty wszelkie, wodę, filtrującą butelkę polecamy bardzo na podróże i woda sprawdzona. Ja zapomniałem tylko powiedzieć, że jak przechodzi się przez tą bramkę, w której cię sprawdzają, to trzeba wypić. A, no dobra. Znaczy, no tak, albo po prostu, żeby była pusta, no bo tak, nie tak. Można płynów, ale można butelkę później napełnić. No tak, to jest super. Ja mam jeszcze ochronę głowy. Rafał powiedział, że nie chce, bo mu będzie zwiewało na Wezuwiuszu, ale o tym, że mu będzie chłodno, to nie pomyślał. A ja pomyślałam i mam narzutkę. Bo tam czytaliśmy, że jest 15 stopni, to tak jak w Polsce, to ja na krótkie rękawy kilę. No jakoś krótkie też być. No jak? Nie może być zimno na wulkanie. Szukujemy się i lecimy na dworze. Ale za dnia miasto wygląda zupełnie inaczej, jest jeszcze więcej ludzi zdecydowanie. Tutaj akurat rozłożył się rynek. Zmierzamy na plac Garibaldi na dworzec. Chcemy kupić Artecard, czyli taką kartę, którą możemy się poruszać komunikacją miejską i mieć wstęp też na różne atrakcje. Piękna pani nam powiedziała, że za peronem 20 znajdziemy kiosk, z którym kupimy naszą kartę. Pani nie kłamała, jest peron 20, idziemy dalej.
to może być Journal Shop. Chyba tutaj. Zaraz się dowiemy. Can we buy arte card here? Yes. Okay. So, could you tell us, what we can do with this? Because this is our first time and we want to go to Pompeii, to Vesuvius and to 3 days. 3 days, okay, okay. Two, yes. For our region, yeah? And okay. It is to Sorrento? To okay. Oh, three days. And okay. We have to activate... three machine. Oh, okay. But we can also take this when we can get to Pompeii, when we want to... This is to visit Pompeii too? Okay, and Vesuvio? Two museums. Okay, thank you. Okay. Okay. Mamy to, są nasze karty. Aktywujemy je wchodząc do pociągu bądź na dowolną atrakcję. Możemy skorzystać z dwóch muzeów, wstępów do dwóch muzeów i innych atrakcji. I mamy 3 dni na komunikację miejską bez limitu. Chcemy dostać się na Wezuwiusza i Pompeję, więc kupiliśmy kartę regionalną. Jest też karta obowiązująca na terenie miasta, ale chcemy trochę więcej pozwiedzać, więc ta się przyda. Obowiązuje też do Sorrento, czyli jakbyśmy na to wybrzeże, Amfali. Tak, to też możemy. Super, naprawdę ekstra. Gira. Ah. Okej. Mani baniaki. Okej. Okej, kasujemy kartę. Mam, idę. Tak, jedziemy na Sorrento, ale wysiadamy w Ercolano i z Ercolano będzie bus. Jest okej. Okay. Na Sorrento? Na 3. Dobra, na 3. Lecimy. Nie wiem, ale też takie miałam. Dobra, mamy tutaj coś już skasowane i działa. Tak, żeby to się zagadać po angielsku, to przyznam się, że jest problem, ale ja już zaczynam wszystko po włosku rozumieć, już prawie mówić, także tutaj w ogóle nie ma problemu, żeby może się dogadać. Nie mówi po angielsku, co teraz? Ale jeśli chodzi o rozeznanie w terenie, to już daliśmy radę, czyli wystarczyło teraz zejść niżej na metro i będziemy jechać metrem do Sorrento, w sensie w kierunku Sorrento. Ten pociąg przejeżdża też przez Pompeję, ale my w Ercolano sobie wysiądziemy i tam mamy złapać jakiś autobus. Przyznam szczerze, że to jest pierwszy kraj, w którym już panikuję, bo nikt nie mówi po angielsku, tak żeby się dogadać. No, po polsku dogadać. Przyznamy, że dla introwertyków jest to wyzwanie tutaj, żeby coś załatwić, czegoś się dowiedzieć. Zagadują coś tam. Tak, ale jest wesoło, bardzo, bardzo naprawdę i sympatycznie. No i nawet jak sami nie wiedzieliśmy, gdzie schodzić czy coś, to wszyscy bez problemu pomagali, nie? I są służby informacyjne, co prawda po angielsku może się dogadać różnie, ale się udaje. Bardzo spoko. Ja już jadę. A, ty już też. Garibaldi jest drugą stacją, my na niej wsiadliśmy i jedziemy niebieską linią tam do Ercolano. I to jest to pierwsze Ercolano przy Wezuwiuszu. I tak, pojedzie na Sorrento. Czyli jakbyśmy chcieli na Sorrento jechać, to do końca linii. Tak, całą linię. Okej, okay. Jest sobie taki wulkan. Tam i tam jedziemy i będziemy na niego chodzić, tak? Dotarliśmy do Ercolano. Musimy teraz znaleźć jakiś przystanek autobusowy i podpytać, czym by się tu dostać na wulkan. Ale jaki widok nas tu przywitał! Fajne to. Co za klimat! No właśnie teraz nas korci, żeby trochę pojeździć też, Neapol zwiedzić, ale również region. O kurczę, jak tu ładnie jest! Ticket point Vesuvio, no to pewnie Vesuvio Express, to już tam kupimy bilecik. Wow! Ale klimat! Ale fajnie, zupełnie inaczej. No. Trochę w Neapolu. No i wszystko się zgadza. Tutaj można kupić bilety i na autobus, i na wstęp na Wezuwiusza. 10 euro plus 10 euro, czyli po 20 euro za osobę. Za osobę w dwie strony, czyli zawozi nas bus na Wezuwiusza. Tak, pieniędzmi. Wchodzisz na Wezuwiusza, masz tam podobno 1,5 godziny i autobus wtedy na ciebie czeka. Trzeba patrzeć, bo bilet jeżeli jest się ważny. Nie zdąży, to tak. Bilet traci ważność i trzeba kupić nowe. No właśnie, więc trzeba zdążyć w tym czasie. Tak, i wtedy wraca się do tego samego miejsca, a do Pompejów już wtedy dojeżdża się kolejka. To już później. Tak, także jedziemy. 40 euro musimy wydać teraz, żeby na Wezuwiusza się dostać. Kupujemy bilety, a pan... Double started now. Więc nagle szybko tutaj przebiegliśmy. Tak mam nadzieję, że ten... Nie no, wszystko się zgadza.
No i zaraz zaczynamy naszą przygodę, czyli wysiedliśmy tutaj, a bilety kupiliśmy tutaj, bliziutko. Wszystko pod nosem, jest autobus. Nie wiem, który nawet. Jedziemy. No, bus ticket masz napisane. A. Pan miał rację, autobus właśnie. Wiadomo, asy siedzą z tyłu, nie? Nie wiedzieliśmy, z której strony usiąść, więc usiedliśmy z tyłu, gdzie będziemy mogli sobie zmienić stronę w zależności od widoków. A widoki są piękne, przepiękne, wspaniale tutaj. I są Polacy w ogóle, też śmieszny zbieg okoliczności. A w ogóle pan kierowca przywitał mnie ciało i przykleił mi tu. Ej, ja ją skupiłam! Nie żartuj. Naklejkę. Czwórkę, może jest gdzieś w opłatach jeszcze. No, nie to wiem. Trzeba powiedzieć panu, bo potem nas nie puści. Właśnie, właśnie. Nie, pan nas chyba zapamięta, bo nie jest dużo osób. W każdym razie chodzi o numer autobusu, więc tych autobusów prawdopodobnie będzie kilka na miejscu. Ze cztery może, chociaż. Oja! Oja, oja, oja. Wy jeszcze nie wszystko widzicie teraz. Ale numer! Okej. Jaka trasa widokowa przy okazji, niesamowita. A, no i droga jest podobno kręta i to już się sprawdza. Fajne miasto w ogóle. No, pod Brukselą. Ercolano. Ercolano. Rafał Colano. Żeby zapamiętać. Naprawdę wyzwanie. Aha, jest przystanek po prostu na widoczek, żeby zrobić zdjęcie. Wow, czad. Dojechaliśmy na miejsce, do autobusu wsiadła właśnie pani, która powiedziała, że o 3.30 mamy być z powrotem i musimy teraz pokazać bilety wstępu na Wezuwiusze. Tutaj już jest mnóstwo różnych straganów, jedzenie, pamiątki i tak dalej. A szlak przebiega chyba tam. Dostałam mi numerek, także już się przypinam. No. Już nie mamy nic zgubionego. Jestem numerem 4, to taki film. To co, pora zwiedzać chyba to wszystko, na górę wchodzić. Jest tu pięknie. I pizzeria na Wezuwiusz. My nie odstawiliśmy głupiego numeru, bo nie zapytaliśmy, czy ta karta Artekart nie obowiązuje też na Wezuwiusza. Obowiązuje chyba, ale to tak to będziemy mieli na Pompeję i na coś jeszcze może się uda wejść. No dobra, wykorzystamy pewnie. Na pewno wykorzystamy. Jeśli mamy możliwość, ale prawdopodobnie też byśmy mogli o tej karcie. Może tak, musimy sprawdzić. No słuchajcie, jest super, ale już czuję różnicę, że jest o wiele, wiele chłodniej niż w Neapolu, czy w ogóle na dole jak byliśmy. Tu jest mniej więcej tak tylko półtora razy cieplej niż w Polsce. Nadal. Grazie. Piliśmy sobie rogaliki.
O, kurczaki, ale pięknie. Ale gorąco! Już nie liczę, która to moja słodka bułka dzisiaj, ale póki co na nich mamy dużo energii. Szybko spalimy te kalorie. Damy radę wejść na wulkan. No cóż, wejście jest dosyć strome, ale widoki są tego warte. W sensie my jesteśmy na początku trasy dopiero, ale się zatrzymujemy, żeby popatrzeć. Ale postanowiliśmy... O, mniej więcej tak, nie widać, jak jest strome. No dobra, jednak to jest góra i trzeba wchodzić, jest ciężko. Już powoli oddychamy, duszymy. Ciężko, ale z takim widokiem to się jednak łatwiej wchodzi. My po prostu dyszymy, bo nam dech zaparło. Tak, tak. Te widoki. Jak tam graża zwiedzanie? Kamieni wulkanicznych w bucie jeszcze nie miałam. To już ale masz. Jest niesamowicie, po prostu to jest jakiś kosmos. Jest pięknie widok jak z samolotu, polecamy jak lecieliśmy wczoraj wieczorem. W sensie no to już były same światła, ale no perspektywa taka błędna. I te chmury są tak blisko. Niezwykle. I zapach bardzo specyficzny. Nie wiem, czy to jest siarka, bo wszędzie nie o tej siarce tak pisali. Nie wiem. Ale taki specyficzny. Nowy. Tak jak koń trochę pachnie. Takie sierść. Dziwne. Coś dziwnego. Jaszczurka! Niszko, nie, niszko. Gdzie, o, gdzie? Nagrywaj jaszczurka. Tutaj widzisz ją? Jest. Ale. Widzę. Czyli ktoś tu sobie mieszka. Jak ona tu wlazła. Bo to prawdziwy smok, tak? A smoki mieszkają przecież. Smoki. Tutaj. No. Wyziewy. Te zobaczy, tymi górami teraz widać kolejne. Ja nie widziałam ich wcześniej, jakbyśmy nisko. No rzeczywiście. Ja cię kręcę. Niesamowite, naprawdę, matko jedna, bezcenne. Tak, zapachu wam nie możemy przesłać, ale te piękne widoki, to wszystko nie aż taki możemy wam pokazać. Przy wejściu można wypożyczać też takie kijki, także jeżeli komuś byłoby łatwiej, one są płatne na pewno dodatkowo. A teraz z perspektywy czasu, wygodniej. To rzeczywiście może tak, to jest dobry pomysł. Tak, no, dam radę, w ogóle tutaj ta ziemia tak dość świeżo powiedziałabym wygląda, nie? Jakby niedawno się osunęła. Są znaki ostrzegawcze. Właśnie. Dobra, skończyło mi się powietrze. Kolejny przystanek, tym razem więcej wody widać. Cofam wszystko. I więcej miasta. Jest zimniej, to nie wiem jak gorąco by musiało być na dole. Nie. Jest bardzo ciepło. Tam w poradniku było, żeby brać bluzy i tak dalej, ale jak my teraz jesteśmy we wrześniu, to jest naprawdę... No teraz jest o wiele zimniej, ale idealnie, taki lekki chłodek. Tak, i naprawdę nadal gorąco. Przynajmniej nam. Jak tak patrzę. No chyba tak. Jeszcze trochę. Ale robimy sobie odpoczynki. Ale trasa jest dość intensywna, powiedziała, nie? Warto wziąć ze sobą wodę albo kupić w sklepiku na dole. Trenowani tak, wodę mieć ze sobą koniecznie. Tak. My nie jesteśmy przygotowani do chodzenia w górach, znaczy kondycję mamy. Kondycję jaką taką mamy, no. Inne mięśnie pracują, a dajemy radę, ale nie jest tak leciutko. No ale to jest dobre przygotowanie, żeby wspinać się po polskich górach na rysy albo na coś też. I kto by się spodziewał, że prawie na szczycie tej góry jest sklepik. Galeria handlowa. Masakra. Ale czytaliśmy, że właśnie tak jest. Gdzie McDonald's? I bransoletki można sobie kupić i czaszki. A zaraz za tym punktem zaczynają się już takie prawdziwsze skały wulkaniczne. Wow. No, ciekawy widok. Już jesteśmy w murach, Adrianno. Z głową w murach wiecznie jesteśmy. Celowo nie oglądaliśmy jeszcze tego widoku. Pierwsza reakcja. Najpierw zobaczycie nas, później zobaczycie to, na co spoglądamy. No, fajnie. Oj. Fajny ten wulkan. Duże to. To teraz wy. Wasza kolej. Oj, nie wiem, czy cię było widać. Otwórz swoją minę. Drodzy Państwo, to jest wnętrze Wezuwiusza. Że klif orłowski jest duży. Ty, tam się dymi! O, faktycznie, coś tam leci, pali się. Są takie wyziewy, czekajcie. Zajrzyjmy do środka. Pokaż, kotku, co masz w środku.
Gdzie ta lawa? Gdzie ta lawa? Nie ma tej lawy. Już nawet porosło sobie, nie? Drzewa rosną, ale znowu jaka to jest głębokość. Może wow. Dobrze, że nie ma tej lawy. Chyba jednak. Dobrze. I co? Już jest wystarczająco ciepło. Masakra. Nie poprawię, nie potrafię tego opisać. Tam jeszcze jest punkt widokowy, widzicie ludzi, ja to są malutcy. Nie, no szok. Z tej strony widok na wulkan i wnętrze, a z tej strony widok na całe miasto. Na całe, kilka miast w sumie. Piękne miejsce naprawdę. Warto było wejść. Moja zdobywczyni wulkanów. Zrobiliście sobie takie zdjęcie, a teraz chodźcie tu na chwilę. Wezmę was na ręce. Tak, uważaj. Zobaczcie, jaki ja mam widok z tej skały. LOL! Ja cię kręcę. LOL! To jest jakiś obłęd. Co to jest w ogóle? Naprawdę. No nie do opisania. Tak normalnie, więc dlatego tak dziwnie mówię. Taniec na Wezuwiuszu challenge. Na wulkanie. Ale się zrobiło gorąco. Tańcem na wulkanie. Nie, tylko Rafcio. Jaki ogon ci wyszedł nawet. Czad. No dobra, te kamienie już widzieliśmy. Idziemy dalej, bo to nie koniec szlaku. On się jeszcze ciągnie tutaj wokół krateru. Zróbmy taki ten. Z tym pięknym widokiem. Couple goals. Dobrze. Jestem taka. Couple. Jesteś taka couple. Goal. Goal. Wychodzą romantyczne kadry. A teraz nie pocałam, jestem i zatem mam nerwów szkodowych, jakie to boli. Już się nie odczuwaj tak. Jeszcze was pofiłam. Bierzemy to do domu? Tak. Zamiast laptopa wsadzimy w torbę. Termofor. Lawa. Podłoga to lawa. Człowiek magma. Ojej! Ojej! Odwróć się! Ojej! To nie koniec widoku! Ja patrzyłem na tą górę. O, to ja jej nie widziałam, że się jeszcze na nią wchodzi. O matko. Wow. Nie, to jest po prostu szok. Owróćmy się. No my tak tniemy, te kadry tniemy, ale to jest wszystko w jednym miejscu. Ale odjazd. Wow. Zobaczcie, jak ja tu mam piękne widoki. Hej, halo, halo! Może się pani przesunąć? O, takie piękne właśnie. Kolejne osobisko. Dobra, teraz już wszystko wiemy. Tam, na końcu jest Sorrento, a tam dalej to jest wyszła właśnie Capri. Te przepiękne takie wysepki. A Neapol jest tam. Także już wszystko mamy obcykane tutaj. A tutaj? Wnętrze krateru i stąd je widać doskonale, więc zapraszam bliżej, zapraszam. Ale można wejść jeszcze wyżej. To jest szczyt chyba tutaj. Wyżej, jeszcze wyżej. Ada? Podłoga to lawa. No, ledwo. Tutaj jest boska.
Dobra, to już jest ostateczna ładność widoku. Już ładniejszych nie może być po prostu. Tam są przepiękne góry. Tutaj przepiękne wybrzeża. To jest po prostu baśniowo. Właśnie się zorientowaliśmy, że ten szlak ciągnie się w zupełnie drugą stronę, więc nie jest tak, że jest jakiś punkt docelowy i trzeba wracać. Tak, bo na Wezuwiusza jest kilka wejść, z Pompejów też są. No właśnie i my musimy sobie wyznaczyć punkt docelowy, więc ustaliliśmy, że pójdziemy jeszcze do jednego stoiska i wracamy. Będziemy wracać, bo o budę musimy być z powrotem, żeby nas autobus zabrał. Jakby to ktoś się zastanawiał, czy warto? To warto, warto. Nie wierzę. Będziemy pić wino z takim widokiem. Nie takim, tylko tamtym. Idę zająć stoliczek jakiś. No cóż, tego się nie spodziewałam. O, winko. Z takim widokiem, proszę Państwa. Czerwone wino, kobiety. Taki widok. Wytrawne. Wytrawne, wytrawne. Ale jak na wytrawne smakuje? Z takim widokiem wszystko smakuje, nawet wino wytrawne, jak lubisz słodkie. A piliśmy Lacrima Christi, lokalne wino. A teraz... Thank you. Ostatni rzut oka, zwiedziliśmy to, co zniszczyło Pompeję, a teraz musimy zobaczyć Pompeję. Ale patrz, albo to wino nie działa, albo po prostu tu jest tak pięknie, że powinien, podobno zawsze świat wygląda piękniej, a tu wygląda, no nie wiem, już najpiękniej. Tak, bo tak. To już nie da się pięknie. No. Ale wiecie co? Przydałaby się jakaś pamiątka stąd. Może jeszcze się upoluje jakąś. Ojojojo, chyba wiem co to. Wracamy, a tym szlakiem właśnie szliśmy. Wracamy tym samym szlakiem, co prawda, którym tu przyszliśmy, ponieważ tam mamy swojego busa. Taki jak inny. Tak, z innej strony inaczej wyglądają. W tamtym miejscu pierwszy raz zobaczyliśmy krater. Tak. To papa. Widzimy się za chwilę z dołu. Ostatecznie stwierdzamy, że dla vlogerów powinna być wydłużona trasa. Niestety nie ma opcji, żeby sobie taką załatwić, więc musimy po prostu pędzić. Także w drodze powrotnej już za bardzo nie zdążymy podziwiać widoków. Tak, mówiliśmy wam, że trzeba pamiętać, żeby być odpowiednio wcześniej na busach. Dlatego właśnie ale biegniemy po wulkanu. Tak jest. Wyczerpałam budżet na pamiątkę i kupiłam już sobie bransoletkę. To ja sobie wezmę. Więc Rafał musiał sobie poradzić tym, co znajdzie. Mamy kamyczek z Wezuwiusza. Tutaj już jest trama, więc zwolniliśmy. Ale widok, spójrz, trochę nie pod nogi. Co? Warto zaryzykować. I wychodzimy. Zdążyliśmy. Wyruszyliśmy. Ostatnie spojrzenia na Wezuwiusz, chociaż co ja gadam, na pewno będzie go widać cały czas z miasta. Ale tutaj z bliska widać jeszcze szlak, który ruszyliśmy. Wcześniej nie zwróciłam na to uwagi kompletnie. I zjeżdżałam teraz coraz niżej do Ercolano. Dotarliśmy właśnie tym autobusem. Chciałam powiedzieć, że takim, ale właśnie tym tak, samym tym samym, z tym samym panem kierowcą pozdrawiamy bardzo serdecznie. Vezuvio Express. A jak tak sobie jechaliśmy w przeciwną stronę, to ta pani tutaj zachęcała, żeby przechodzić. Mieli takie kartki, mnie tak? Zachęciła, no i no właśnie, skusiliśmy się. Wylądowaliśmy na pizzę, takiej na szybko zjemy sobie przed dalszą drogą, bo mamy jeszcze ambitne plany, ale to wszystko już w kolejnym vlogu. Tymczasem bardzo dziękujemy za oglądanie tego vloga. My właśnie czekamy na pizzę. Zapraszamy Was na następnego vloga, na zwiedzanie Pompeju. Tak się odmienia w ogóle? Nie wiem, ja jakoś zawsze dziwnie ja zawsze omijam, tak żeby tak. Nie odmieniać, że odwiedzimy Pompeję. Plemiona Pompejów odwiedzimy w następnym vlogu, także zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka i do zostawienia łapki pod filmem. I zapraszamy. Do
bloga.